znowu ja, Góral Gra, i witam was, można powiedzieć, w drugim odcinku z gry Surviving Ceres, bodajże, nie wiem jak się to czyta oryginalnie, ale próbuję własnymi siłami. Gra, można powiedzieć, jest chyba nowa, nie wiem kiedy wyszła, ale jest we wczesnym dostępie, jest demo na Steamie. Jak widzieliście, kto widział, to u mnie jest pierwszy odcinek, gdzie próbuję ograć to i zobaczyć, jakie są mechaniki i tak dalej. Jest to oczywiście survival. Tutaj jeszcze, tu już nie mamy nic, więc zarobiliśmy 5 milionów euro. A tak prezentuje się moja baza. Proszę bardzo. Zaraz wam tutaj wszystko opowiem. Wiem, że na poprzednim odcinku mówiłem, że będę się w to jeszcze bawił. I rzeczywiście się bawiłem. Chociaż tego nie nagrałem. Ale tu na dole mamy panele, powiedzmy, słoneczne, które robią nam prąd. Tu baza jest rozbudowana. Więc wejdźmy do środka i zobaczmy, co tu mamy. Oczywiście to wszystko, co tu jest zbudowane, to jest z pozyskanych surowców, które sobie zbierałem, mam już kilo lepszy i tak. Tu jest, można powiedzieć, pierwsza, gdzie układamy sobie, można zrobić sobie tu właśnie te huby różne, korytarze, jakieś tam inne duperele, na przykład basic farm i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy właśnie te wszystkie skrzynki, które nam produkują różne rzeczy. Tu mamy od właśnie kilofa i tak dalej. Więc tak, pierwsze postawiłem sobie bodajże to. To jest chyba Research Hub, czyli taki do sporządzania badań i tak dalej. Tu mam włączony już prąd, który idzie z moich paneli. Mam obecnie 35 kW mi produkuje, a pobiera mi 13 kW, więc mam dużo, dużo więcej. No i co? Skoro tam byliśmy, tu byliśmy, tu jeszcze wam pokażę, jaki jest widok za oknem, że widać właśnie te góry wszystkie tutaj za nami. Teraz jest jeszcze góra. Jesteśmy na górze. I teraz tak. Tu mamy budynek, można powiedzieć, takie pomieszczenie, gdzie robi nam właśnie powietrze na całą bazę. Oczywiście ja to od razu się przyznam, jak zakładałem swój świat, chciałem go sprawdzić, jak to wszystko będzie działało, tutaj budowanie i tak dalej, bo bardziej mi na tym zależało. Wyłączyłem sobie po prostu pobór powietrza, wody i jedzenia, tylko po to, żeby po prostu sobie pobudować i zobaczyć, jak to wszystko będzie działało i tak dalej. Tutaj mamy, gdzie możemy dołożyć następne pomieszczenia i tak dalej. Czyli tam jest tutaj od tego tlenu. Tu mamy Basic Refinery. Tak. I akurat sobie weźmiemy to Basic Refinery, bo będę chciał jeszcze tu jest co? Tu byliśmy? Byliśmy, tak jest. Czyli tam jest od powietrza, tu jest od przetapiania żelaza. I teraz chcemy zrobić, gdzie to będzie teraz? Chyba tu. Tak. Basic Farm. Iron 10. No mam. A chyba muszę przełożyć. Teraz zaznaczyć. Tak jest. I teraz będzie mi produkowało. OK. Zabieramy sobie. To w sumie też możemy sobie zabrać. Tu mam drzwi, ale to mi jest niepotrzebne. OK. Wracamy na górę.
postawimy sobie basic. Czekajcie, teraz tak. Gdzie ja to chciałem postawić? Chyba tutaj. Przełożymy sobie to na dwójeczkę. Pyk. Dziękuję. I muszę przyznać także irrigation offline. Dobra. Jak tu się teraz robi ten? No dobra, no... mogę chyba... Czekajcie, to jest... To jest lód. No lód wsadziłem. No niestety, jak widzicie, no, jeszcze do tego nie doszłem, więc... Też nie wiem, jak to się robi, ale na pewno gdzieś tutaj będzie wytłumaczone. Nie tu, nie tu, nie tu. Powrót jest. Nie, źle. Tutaj postawiłem farmę, czyli powrót jest tu. Może tu gdzieś będzie, nie wiem, może potrzebuję jakieś toolsa albo coś, jakieś narzędzie. Tu mogę zrobić tylko solar i deconstruction tool. Czyli do dekonstrukcji. Ale ja tego nie potrzebuję na razie. Nie mam kilof, który miałem na początku. Ten, co mam zrobiony teraz, ten lepszy. Czyli w tej bazie nie mogę zrobić nic. Czyli tool and power to nie. Mamy basic farm. To żeśmy zrobili. Tu jest jakiś do produkcji jakiegoś paliwa. Rampa. Landing pad. Aha. To call in rockets with supplies or colonists. No dobra, czyli do lądowania kolonistów. Shape control, strike control. No to tutaj bym powiedział, że też nic takiego nie ma. Basic food processor. Cooked foods. Grinder. Aha, do crash materials. To nie. To jest do robienia picia. Tool to mamy. Iron drill to jest jakieś wiertło. To mamy. Parts. Seed extractor. The grinder is used to crush materials into other materials and bee products. Że możesz go położyć byle gdzie w bazie. To nie wiem, może zrobilibyśmy to. Iron bar 10. A ja mam 5. Jaka jest pogoda na zewnątrz? No dobra, to trzeba będzie iść chyba kopać żelazo. A i co jeszcze mogę powiedzieć? Te zwierzęta, które tutaj chodzą, nie wiem czy widzieliście, kto oglądał to wie. Chodzą tu jakieś dziwne mutanty, zwierzęta. W sumie jeszcze na razie nic mi nie zrobiły. Przeważnie dochodzą do krawędzi i nie schodzą. Teraz ich nie widać, bo jest straszna, można powiedzieć, zawierucha. Ale o, właśnie idzie. I patrzcie się, stoi na krawędzi. O, i drugi przyszedł. Drugie jakieś zwierzę. Chcą tak jakby mnie zaatakować, ale nie mogą. I nawracają. No i ja sobie tutaj kopię. 5 trzeba na jedną sztabkę, więc wykopmy sobie tego więcej. Może wystarczy. To jest dziwne, że te zwierzęta w ogóle tutaj nie przychodzą, nie? Nie wiem, czy one nie mają tutaj przejścia,
Czyli jak to jest zrobione? No i tak się prezentuje baza z tej strony. No muszę przyznać, przy pierwszym odpaleniu, czyli wtedy jak nagrywałem ten pierwszy odcinek, który wleciał dzisiaj, bodajże, w sumie to nie wiem o której, ale no w sobotę wleciał ten odcinek, to nie spodziewałem się niczego takiego, a okazuje się, że już ma 50 chyba wyświetleń, bodajże 13 łapek w górę, więc widzę, że no spodbało się i sam muszę przyznać, że gra też mnie zaskoczyła miło. Chociaż z drugiej strony, no na razie tak jak mówię, no wyłączyłem sobie wszystko. Gdybym chciał powrócić do stanu faktycznego, zróbmy sobie 5. Tam potrzebowałem 5 bodajże. Okej. A więc, tak jak mówię, no gra jest intrygująca, bo co prawda zbiera się tu surowce, ale na przykład mam ze sobą 5 nasion ziemniaka. A właśnie, czekajcie, może to ziemniaka trzeba tam dać i może przez to się zrobi samo się ten. No tak. Dajmy to. Tak. I tak. No i dobra, i co? I tu mam lód. I to powinno mi tak by podlewać. Tak było przynajmniej na trailerze widziałem, ale nic się nie dzieje na razie. 25 ml na chyba to jest hours, czyli na godzinę. Tak przypuszczam przynajmniej. Dobra, mam 5. Co ja z tego miałem zrobić? Jakiś basic? Baza? To nie miała być baza, to miała być chyba maszyna do jedzenia, tak jest. Przenieśmy to tu. Basic food. Craft one. I czekamy sobie. I jak widzicie, już znowu robi się zima. Tam jest nasza rakieta. Co prawda teraz już bym mógł sobie włączyć powietrze, ale niestety nie ma opcji, żebym sobie, tak jakby można powiedzieć, zmienił ustawienia serwera. Mogę wejść w options, ale to mam tylko swoje takie, o. Nie ma tutaj ustawień serwera, żebym sobie mógł to wszystko pozmieniać, tak? Ale to nagrywam w sumie dla was dlatego, żeby ci, co będą, nie wiem, zaciekawieni jakimś nowym survivalem, no to oczywiście podsyłam filmik. Możecie też wejść w pierwszy filmik, który nagrałem tam, gdzie próbowałem. Ale tak z tego, co widziałem, to no, tej wody, którą mamy, to tak starcza na 2-3 dni góra, bo tam chyba są 2 albo 3 butelki. Zależy też, jak macie ustawione, bo tam jest medium, low, very low i known. Czyli, że w ogóle nie wiem, jak jest potem w górę. Ja zacząłem grać chyba na normalu, to na normalu to tak było. No 2-3 dni, no wiadomo, że idzie uzbierać tych surowcy, ale no zająć się tą bazą tutaj, tym wszystkim przetapianiem i tak dalej, no to trochę schodzi. I rzeczywiście tutaj noc bardzo długo trwa. Oczywiście po jakimś czasie skapłem się, że jest tutaj latarka. Także też to było na takiej zasadzie, że stopowałem grę i stopowałem grę.
stopowałem nagrywanie po to, żeby po prostu był znowu dzień, żebym mógł wyjść i coś wam pokazać. To też można powiedzieć mój błąd, bo nie sprawdziłem, ale kto by przypuszczał, skoro ja patrzę we ekwipunek i nie widzę latarki, no to stwierdziłem, że to pewnie nie ma latarki. Także tak to wygląda. Dobra, gdzie mi się to zrobiło? Mi się to czy nie? Czekajcie, co ja tu miałem zrobić? Machine? Tak. Dobra, i postawimy sobie food. Może food byśmy sobie postawili na... W sumie nie wiem właśnie. Bo... Dobra, gdzie będzie żarcie? Żarcie będzie tu. Więc tu gdzieś w rogu byśmy to może umieścili. Jakie to jest duże? Trochę zasłania, ale gdybyśmy dali to tak. Jeszcze. O! Baked potato. Dobra, czyli tu możemy robić pieczone ziemniaczki. Ok. Basic Farm Station. Irrigation offline. Ale czemu? $10 of power. MW, a my mamy 35 kawu. Czekajcie, bo to jest... To jest zastanawiające. Gdzie jest ten tutaj? Storage. Produkcja 35 kawu. Konsumpcja 23. To co? To znaczy się, że... Czekajcie, czy kawu jest mniejsze od MW? Zobaczymy to za chwilę. Ok, a więc tak. Sprawdziłem sobie to teraz na szybkiego. A więc wychodzi na to, że rzeczywiście kilowat to 1000 watów, a megawat to 1000 kilowatów. I bilion watów. Czyli jeżeli mi nie da rady pociągnąć, to ja się zastanawiam. Has one snap point and consumes 10 mega of power. Ale czekajcie, bo tu jest start machine online. No dobra, podlało. Nie wiem, czy zabiera coś tego lodu, czy nie. Ale to dziwnie. Has one snap. $10 siły. Muszę zobaczyć teraz, bo tam było 23 bodajże pobierało. To dalej tyle pobiera. No to czemu oni tak napisali na przykład w megawatach? Skoro ja mam kilowaty. Jeżeli rzeczywiście by pobierało 10 megawatów na to jakby one step, jeden krok. Nie wiem, jedno podlanie. No, a przecież ja mam 35 kW. To przecież nie powinno mi to. Nie wiem. Nie mogę tego zrozumieć, jak to jest zrobione, że ten. O, i znowu mamy dzień, i znowu mamy wichurę. Więc tak
tak prezentuje się ten krajobraz tutaj w tym. No ale dobra, może byśmy dorobili ten. Gdzie to było? Tutaj bodajże, tak? Potrzebujemy na to Copper Ore 25. Ok, 25 Copper Ore. Czyli Copper Ore to jest, nie wiem, brąz, miedź? Chyba, właśnie nie wiem. Teraz to już się, można powiedzieć, trochę pogubiłem w tym, bo już mi się myli z Valheimem i z innymi survivalami. Ale dobra, 80, 25, czyli jak będę miał stówkę, to zrobić 4. Więc zróbmy ponad stan. Tylko dlatego, żeby ten, żeby mieć trochę więcej tego brązu, a zrobić 4-5 tych zwierząt tak nie widać. O, widzicie, tam idzie taki dupny. O, i patrzcie się, dochodzi do kraja i nie schodzi już w dół. Więc to jest ciekawe właśnie, że my jesteśmy tak jakby tutaj, o, tam, a tam leci. Tam leci ten, co tutaj stał ostatnio, ten taki z żółtymi oczami. I to jest właśnie dla mnie niezrozumiałe, że one potrafią latać, ale żaden mnie jeszcze tutaj nie odwiedził. A miałem już, można powiedzieć, 3-4 save'y. Dobra, lecimy z solarami. Przełóżmy to tu. Dobra, może zróbmy 4. To jest też fajne, że możemy sobie zaznaczyć. Wrzucamy surowce i zaznaczamy sobie na przykład, ile chcemy zrobić, nie? To jest akurat tutaj ta mechanika fajnie działa. I teraz będzie się robiło te 4, jeszcze 27 sekund, więc poczekamy. Ok, mamy solary, więc wynieśmy je na pole, postawmy jeszcze nas przed naszą bazą. Jak będzie tu, tu, tu i tu. Dobra, zobaczmy, ile teraz mamy kilowatów. 55. Mieliśmy 35, czyli 40, 45, 50. No, czyli jeden solar produkuje tak jakby 5 kW. Tu nie możemy nic zrobić. Tu możemy wyłączyć. No ale dzięki temu właśnie, że mamy te solary i tą budę tutaj z tymi kablami, dzięki temu możemy właśnie mieć światło, właśnie tą farmę i no i te wszystkie inne dopiero napierdoły, powietrze i tak dalej. Zobaczmy, jak nasze ziemniaczki, o, rosną. O! Czyli one są już do zbierania? Tak szybko? Ile mam? 15 ziemniaków. Dobra, czyli teraz by trzeba było zrobić, bo nie mam więcej nasion. Basic, tam było coś do tego. Czekajcie, tylko teraz gdzie? Chyba w tym? Nie. Machine. Było coś do Seed Extractor. Parts. Nie. Tool. Chyba to. Iron Bar 10. Będę potrzebował żelaza. Czy ja jeszcze mam jakieś żelazo tu gdzieś pochowane? Tu nie mam. Tu też nie mam. Ewentualnie może być w przetapiarce. Ale nie wiem, czy będzie na tyle tego.
69. No, czy uda się zrobić 10? Dobra, udało się. Ok, czyli czekamy na przetopienie i będziemy robić ten base seed extractor. Ok, także wziąłem ze sobą 10 sztabek. Już się mi przetopiły. Niestety jeszcze tutaj może być trochę się gubię w tym. To miała być baza, nie? Nie tu, nie tu, nie tu. Machine. I to był... Chyba to? Nie, nie seed. Tak, seed extractor. Teraz. Dobra, i zobaczymy, co to nam da. Mam nadzieję, że to będzie na tej zasadzie, że po prostu wrzucę na przykład jednego ziemniaka i... Dobra, gdzie by to postawić? Tu mamy w sumie miejsce. Tam za bardzo miejsca nie ma. Nie chcę tam też upychać. Postawmy ten... Żeby było w miarę równo. No i dobra. Potato seed. Jak dam ci tu te ziemniaki... Aha, dobra. Ale czekajcie. Spróbujmy craft one. Dobra. Czekajcie. Teraz ja muszę coś obliczyć. Ale już widzę, że to się mi chyba opłaca, bo ja miałem na początku, nie to chciałem, na początku miałem 5 nasion, tak? Zasiałem je i wyszło mi z nich 15 ziemniaków, czyli tak jakby z jednego nasiona wychodzą 3. I teraz z jednego ziemniaka robisz... W sumie nie wiem, jak to jest liczone, ale zobaczmy to. Tak, nie mamy tego, ale dzięki temu, jak to urośnie, będziemy mieć 3 ziemniaki znowu, więc to się opłaca, ok. A w związku z tym, jak powiedziałem to prawie na samym początku odcinka, że wyłączyłem sobie tutaj powietrze, wodę i jedzenie, to nie muszę się martwić o jedzenie. Więc mogę w sumie wszystkie ziemniaki przerobić i to będzie trwało 2 minuty 20, więc my sobie pójdziemy gdzieś tam i coś będziemy sobie innego działali. Zobaczymy jeszcze, co tu możemy zrobić, bo naprawdę baza się rozwinęła dość dużo. Jak widzicie, zastanawia mnie jedna rzecz. O co chodzi z tymi potworami? Tam jest jakaś, nie wiem, czy jaskinia, czy tam jest przejście, czy co tam jest? Też myślę tam się wybrać. Widzę, że chyba już się robi nawet widno, więc może się tam przejdziemy. Chociaż ja jeszcze bym sprawdził jedną rzecz, bo ciekawi mnie jedna rzecz. W Tulsach jest tylko to. Zastanawia mnie, czy nie ma tu jakiejś broni albo coś. Czekajcie, przepatrzmy to. A więc tak. Basic Food Processor, to mamy postawione. Grinder. Kruszy materiały na produkty. Can be. Grinder.
Trochę nie rozumiem, ile to potrzeba. Iron bar i copper bar. O, krucafus. To dużo. To jest do picia. To mamy. Basic base constructor. Maszynka Pable of Manufacturing Basic Modular Base Blueprints. Ale to mamy, bo to jest Basic Base Konstruktor, to mamy. Aha, nie, czekaj. Basic, a ta, tu jest parts. Ok. Części. No to szczerze powiedziawszy, to mnie jeszcze ciekawi. Iron Drill. Iron Bar 5. Czyli musiałbym mieć żelazo, bo ruda to jest Iron Ore. Myśmy tam zostawili trochę, nie? Czekajcie, Iron Bar ile tam było? 5. A 5 wchodzi na jedną sztabkę, tak? Czyli 25 żelaza musielibyśmy ukopać. Znowu zamieć. Rzadko tu spotykam teraz na tym sejwie w ogóle ładną pogodę, nie? Cały czas śniegiem w oczy. Dobra. Najlepiej to jest tak robić jak ja teraz, że prawą ręką trzymam myszkę, a lewą napieprzam po guziku, nie? Dobra, 5. Czekajcie, 5 to będzie 25. Dobra, to znaczy, że będziemy mieć i tak ciul tego żelaza, nie? Ale ono się przyda tak czy tak. Więc wracamy do bazy i będziemy przetapiać. Stamina co prawda spada, ale ze staminą nie ma problemu. Dobra, czyli tak, Iron Bar. Chodzi o sztabki. Czyli tu jest powietrze, czyli tu. Dobra. Dam ci to. Potrzebuję. A dobra, zrób wszystko. I tak mam w zapasie to. Tym się będę przejmował, nie? Właśnie, popatrzmy na nasze ziemniaki. Proszę bardzo. Ten jeszcze nie wyrósł. Ha, tu się lód skończył. Czyli po lód będę musiał iść. No ale zasadźmy to chociaż. Nie wiem, czy jeszcze zmieszczę coś. Tu. Ja. Dobra, czyli po lód jeszcze trzeba będzie się wybrać. No, ale trzeba przyznać, że z 5 nasion, popatrzcie się, ile zrobimy, nie? Dobra. A więc tak. To niech się robi, póki jest dzień. Skorzystajmy z tego i chodźmy nakopać tego lodu, nie? Patrzcie się, jaka pogoda. No, nic tu nie widać. To jest. Można powiedzieć, że jak tak chodzę tutaj i podczas tej zawiei, zawiei, jak to się nazywa. Czuję się trochę tak jak w Rise of the Tomb Raider, jak Larą się chodziło po tych śnieżnych, też nieraz tak wiało, to ona tam robiła jeszcze ten namiot i tak dalej. Zimno było jak jasne, no czuć było to, po prostu to zimno aż.
to jest podobnie, można powiedzieć. Dobra. 143 lodu. Nie ma sprawy. No i muszę przyznać, baza ładnie wygląda z tej strony. Taki trochę Star Trek. Dobra, jesteśmy. Lód nakopany. Myślę, że wiecie co, bo powoli będę kończył już, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie, tu miałem iść, gdzie poszłem. Powoli będę kończył. Teraz tak, ja bym chciał to podzielić. Dajmy 50 tu. I 50. Aha, dobra. Start machine. Dobra, czyli tu działa i tu działa. Ok, git. Czyli będzie sobie rosło. Także my jeszcze idziemy do naszej przepalarni. Po 8. Czekajcie, co ja miałem w ogóle zrobić z tego? Bo nie pamiętam. Coś miałem zrobić. Chyba coś na dole. Z maszyn coś? Tool nie. Parts. Wiem. Iron drill. To mnie interesowało, więc przekładamy tutaj 8 tych. Proszę bardzo, craft one i zobaczymy, czy to można położyć na polu, na ziemi. Jeżeli tak, no to zarąbiście, nie? Drzwi, gdzie mamy drzwi? Dajmy ten iron drill tu, dwójeczka. No ciekawe. W takim wypadku trzeba byłoby nakopać więcej żelaza, więc może położymy to na żelazie. O, da się. Proszę bardzo. Offline. Online. Storage 0x4, 1x4. Pytanie, czy to, co teraz postawiłem, czy to też bierze prąd, tak jakby z... To jest właśnie fajne, że automatycznie prąd, tak jakby się podłącza, nie? Że nie musimy ciągnąć jakichś kabli, tylko po prostu budujemy coś i to jest automatycznie podłączone do naszej bazy. 27 teraz pobiera, czyli można powiedzieć, że iron też chyba bierze. Pytanie, czy... Ale to myślę, że jeszcze będę nagrywał te odcinki, bo gra mi się spodoba i w sumie tak pod koniec wam powiem, że zastanawiam się właśnie nad pełną wersją. Lubię takie survivale, gdzie rzeczywiście... Znaczy się, wiadomo, tutaj wyłączyłem tryb jedzenia, wody i powietrza, bo z tym był problem w pierwszym moim odcinku. Co prawda mieliśmy tam te MRE, czy jak to się nazywa, te racje żywnościowe i one tam, powiedzmy, starczyłyby może na 4-5 dni. Wody było mniej, bo były no, 3 butelki. To prawda, na początku mamy 30 milionów, które możemy zużyć i myślę, że to też by był dobry plan, tak z tego, co tak teraz myślę, że nakupić sobie żarcia, ewentualnie wziąć jakieś właśnie sitsy i tutaj już na miejscu zbierać tylko surowce i tyle i rozbijać bazę, od razu postawić huby, to tamto, co potrzeba i tak dalej.
żeby był prąd, powietrze i tak dalej, więc to no nie jest głupie, bo tu według mnie to polega na tym, i to nawet tu gdzieś było w opisie, że gdzie to będzie? Chyba w maszynach? Nie w maszynach. Tu. Że żebyśmy używali, stworzyli paliwo rakietowe, zatankowali naszą rakietę i wrócili na Ziemię. Więc według opisu tego jednego budynku stwierdzam, że to może właśnie na tym polegać, że musimy tak rozwinąć bazę, pozbierać surowce, zacząć przetapiać, żeby zrobić jakieś właśnie paliwo rakietowe, uzupełnić naszą rakietę, która jest tam, wsiąść do niej i odlecieć i z powrotem na Ziemię. Więc tak mi się wydaje, że to może polegać na tym. I jeżeli to jest survival, to obstawiam, chociaż nie jestem pewny, ale obstawiam, że mogą być różne biomy. Na przykład, że raz trafimy na przykład, jak teraz jest na zimę, a raz możemy trafić, nie wiem, do jakiejś pewnie dżungli, tam będą inne surowce może, nie wiem, bo tak survivalowo podchodząc do tej gry, no mi się wydaje, że tu można wszystko to szybko zrobić. Wiadomo, że tu jest ten efekt dnia i nocy i tak dalej. No ale póki cię te zwierzęta nic nie atakują, chodzisz, wydobywasz żelazo, lód i powiedzmy brąz, no to jaki jest problem? Polecieć, zatankować, patrzeć tylko na swoją wagę, żeby unieść, żebyś mógł na speedzie biegać i resztę przetapiasz, robisz to, co ci jest potrzebne i tyle. Więc według mnie survival mnie zaciekawił. Daję na pewno tej grze łapkę w górę na początek, bo jest we wczesnym dostępie. Wiadomo, grafika nie jest jakaś oszałamiająca i tak dalej, ale nie o to tu chodzi, bo tu chodzi o gameplay. Czy się dobrze bawisz, czy się niedobrze bawisz. Czy cię coś wkurza, czy cię nie wkurza. I według mnie ta gra ma potencjał w sobie, tylko pytanie po prostu, jak to rozwiążą, bo jeżeli będzie jakieś szybkie dojście do tego, powiedzmy, paliwa rakietowego, no to co w takim wypadku, jeżeli ja bym zrobił to paliwo rakietowe i wrócił na Ziemię, czy potem będą jakieś inne misje albo coś? Bo jeżeli tak, to myślę, że mogą to fajnie rozwiązać. Więc tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć.